Dzisiaj opowiem o zawodniku, który moim zdaniem jest najstarszą osobą ze świata męskiego kolarstwa, która wygrała wyścig zaliczany do najbardziej prestiżowych. Powiedziałem męskiego kolarstwa, bo kto z mężczyzn, jeżeli chodzi o długowieczność, może równać się z Gianni Longo? Moim zdaniem zawodnikiem tym jest Davide Rebellin. Jest to jednak tylko moje zdanie, więc jeżeli ktoś uważa inaczej, to chętnie przeczytam o tym w komentarzach i zainteresuję się jego propozycją. Może najpierw powiem coś ogólnie o Rebellinie. A więc w przeciwieństwie do Hornera, to nie odniósł on swojego życiowego sukcesu po 40. Jego najlepsze starty można wskazać na wiek 30 paru lat. Wtedy to zajmował drugie i trzecie miejsce w światowym rankingu kolarskim UCI Pro Tour. Wygrywał takie wyścigi jak Amstel Gold Race, Walońską Strzałę, Liège-Boston-Liège, Giro dell'Emilia, Paryż-Nicea. A dlaczego uważam, że jest najstarszym kolarzem, który wygrał wyścig zaliczany do najbardziej prestiżowych? Ponieważ mając skończone przeszło 43 lata i 2 miesiące, wygrał po raz kolejny Giro dell'Emilia, pozostawiając za sobą takich zawodników jak Davide Formolo, Damiano Cunego, Ivan Basso, Ilnur Zakarin i wielu innych znanych kolarzy. Dodać można jeszcze, że w następnym sezonie Rebellin wygrał etap na wyścigu dookoła Turcji. Jednak nie nazwałbym tego bardzo prestiżowym osiągnięciem, porównując to z nazwiskami zwycięzców ponad stuletniego wyścigu Giro dell'Emilia. Urodzony w 1971 roku zawodnik, w 2020 roku zajął jeszcze 8 miejsce w klasyfikacji generalnej Sibiu Cycling Tour, reprezentując chorwacki team Meridiana, a w 2021 roku znalazł się we włoskim teamie World Service Group Marshall Vega, gdzie niektórzy zawodnicy są od niego o ponad ćwierć wieku młodsi. Jak myślicie, kiedy Rebellin zakończy ściganie?